Dzisiaj samego rana podałem Państwu mega ważną informację, że w sklepie PGG internetowym trwa mega obniżka cen pod nazwą Black Weeks o 200 zł na każdej tonie węgla, która jest dostępna na tym sklepie. Teraz mamy godzinę 9 rano i widzimy taki obrazek. W sklepie trwają prace konserwacyjne, taką tablicę. Ale myślę, że one się za chwilę powinny skończyć i będę Państwu na bieżąco relacjonował, jak można kupić ten węgiel i czy on jest w ogóle dostępny. Będę mógł zrelacjonować, jak to w tej chwili wygląda. Tak wygląda sytuacja chwilę po uruchomieniu tej promocji Black Weeks. Wszystko jest dostępne, choć pół godziny temu, jak tutaj wchodziłem, było wszystko na czerwono i chwilowo niedostępne. Przekroczona liczba tam klientów, czy przekroczona liczba wejść, coś takiego, taki komunikat. Jeszcze wcześniej, godzinę wcześniej, były prace serwisowe, konserwacyjne na stronie i ta strona w ogóle nie była dostępna. 1350, tak z tego co wiem, tutaj mówią mi klienci, że 250 zł kosztuje wysyłka Pocztą Polską. Chodzi o ekogroszki workowane, wszystkie te, które są tu w woreczkach. To byłoby jakieś 1600 zł. No to też nie jest tanio. No nie jest tanio. No najtańszy ekogroszek, tydzień temu to mówiłem, 1600 zł kosztuje w sieci internetowej w prywatnym sklepie. Spróbuję jeszcze może odświeżyć stronę i zobaczymy, co będzie. O, już jest brak towaru po odświeżeniu strony, tak? Odświeżyłem na chwilę stronę, no ale znowu, o, i proszę bardzo. Teraz mamy tą charakterystyczną tablicę, znienawidzoną chyba przez wszystkich kupujących kiedykolwiek w tym sklepie. Strona po odświeżeniu, jest godzina 10.50, tak, 10.54. No i tu już odświeżanie niewiele daje. Widać, ludzie już się dowiedzieli. No, rzucili się do zakupów, tak. Nie wiem, jaka jest maksymalna liczba klientów oczekujących na sesję zakupową, jak jest ustawiony limit tej ilości, no bo to wie tylko komputer i ten, który to ustawił, czyli informatyk, który ustawił, firmowy informatyk, który tutaj, nie wiem, tą liczbę ustawił na kilkadziesiąt osób, może na kilkaset, a może na tysiąc, nie wiem tego. Spróbuję jeszcze raz odświeżyć. O! I udało się. Odświeżyłem po kilku minutach. Jest 10.56. Czyli znowuż mamy tutaj dostępność wszystkiego. Ale widać, że strona zaczęła być ponownie oblegana. No tak, no i znowu mamy tą tablicę, że przekroczona maksymalna liczba klientów oczekujących na sesję zakupową. No więc jest godzina 11.00 w tej chwili punktualnie. Spróbujemy to odświeżyć. No ale po odświeżeniu znowuż wyskakuje taka tablica. Jestem jednak przekonany, że już nie wróci się ta sytuacja, która była rok czy półtora roku temu. Właśnie kiedy ta tablica była najbardziej znaną stroną PGG i najczęściej wyświetlaną. Tak, jest godzina 11.19. No i znowu się spotykamy o godzinie 11.33, po kilkunastu minutach. Spróbuję odświeżyć. Odświeżam. Na razie kręci kółeczkiem, kręci, ale jakoś nie może się odświeżyć. O, witryna jest nieosiągalna. Ale spróbujmy jeszcze raz. No jest 11.52, ponowimy próbę. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. Odświeżamy. No ale jak widać, ponownie bez rezultatu. Ta witryna jest nieosiągalna. Jest godzina 12.10. No i wracam przed godziną 16, żeby sprawdzić, jak sytuacja wygląda. No i jest. Da się, jak widać, wejść na stronę. Godzina 16.24, sytuację mamy taką. Wszystko jest dostępne, wszystko jest, ale brakuje już trzech sortymentów. Brakuje karlika workowanego, kostki z Marcela i groszku ze Staszica Wójka.
Sprawa węgla i opału oczywiście jest ważna, ale są sprawy ważniejsze od pieniędzy, węgla i opału. Kiedyś będziecie może nawet płakać żywnymi łzami, że nie zainteresowaliście się tymi sprawami, które są ważniejsze. Ja takie ważniejsze, najważniejsze sprawy poruszam na moim kanale. Zapraszam, żeby się nimi zainteresować, póki jest jeszcze na to czas. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?